import płatności w systemie Go Online Business. Po zalogowaniu do Go Online Business funkcję importu płatności znajdziemy po kliknięciu w chmurkę. Widzimy tu status eksportowanych lub importowanych plików. Mamy także dostęp do listy szablonów. Na liście szablonów istnieje podział na zakładki: szablony eksportu oraz szablony importu. Bank BNP Paribas przygotował wiele szablonów, które odpowiadają na zapotrzebowanie użytkowników. Jeżeli znamy nazwę szablonu, możemy skorzystać z wyszukiwarki. Najczęściej wybierany szablon to Multicash PLI Import, który odpowiada formatowi Elixir O. Symbole pojawiające się pod nazwą szablonu służą do wywoływania funkcji importu pliku w systemie Go Connect Business. Jeżeli użytkownik ma dostęp do Go Connect Business, oznaczenia te będą dla niego widoczne. Użytkownicy bez uprawnień nie będą ich widzieli. Szablon importu można dodać do ulubionych. W tym celu należy kliknąć symbol trzech kropek przy danym szablonie, a następnie wybrać opcję Dodaj do ulubionych. Wówczas szablon ten przesunie się na pierwszą pozycję na naszej liście, a przy jego nazwie pojawi się żółta gwiazdka. Po kliknięciu w szablon importu możemy zmienić kodowanie znaków, czyli określić, jak polskie znaki są zakodowane w pliku. Zazwyczaj jest to przynależne do systemu finansowo-księgowego czy systemu, który produkuje pliki z płatnościami. Klient powinien wiedzieć, jakie są kodowania pliku, który będzie wczytywał. Jeśli nie mamy takiej informacji, możemy przetestować dostępne formaty kodowania. Najczęściej jest to format Windows 1250. W polu Przelew środków z rachunku możemy wybrać numer rachunku, który zostanie obciążony. Domyślne ustawienie Wczytaj z pliku oznacza, że będzie to rachunek wskazany w załączonym pliku, ale można zadysponować, aby przelew został zrealizowany z jednego z dostępnych rachunków. Wtedy system nie sczytuje rachunku z pliku, lecz podmienia go na ten, który został wskazany. Jest to wygodne w sytuacji, gdy klient ma przygotowane pliki z rachunkami z innych banków. Wówczas, aby nie zmieniać plików, można ręcznie wybrać, z jakiego rachunku ma być zrealizowana dana płatność. Można zadysponować, by system weryfikował przy imporcie rachunki nowych odbiorców w odniesieniu do listy kontrahentów. Jeżeli rachunki się zgadzają, to przelewy zostaną zaimportowane. Jeśli się nie zgadzają, system nie pozwoli ich zaimportować. Dzięki wprowadzeniu każdorazowej weryfikacji zabezpieczamy się przed importem przelewów spoza bazy kontrahentów. Można również zadecydować, by podczas importu nowi odbiorcy byli dodawani do bazy danych kontrahentów. Czyli w sytuacji, gdy dany kontrahent pojawi się pierwszy raz w importowanym pliku, system doda go do listy i automatycznie nada mu skrót mnemonik. Aby załączyć plik do importu, klikamy Wybierz plik i wskazujemy plik z folderu, albo łapiemy go i upuszczamy na szarym obszarze. Po kliknięciu Importuj, system weryfikuje zawartość pliku i podaje parametry podsumowujące, czyli nazwę pliku, użyty szablon i liczbę transakcji. Podaje również sumy kontrolne w dwóch wariantach: w mocniejszej SHA256 oraz słabszej MD5, a także łączną kwotę płatności i informacje o poprawnych, skorygowanych i błędnych transakcjach. Dwie skorygowane transakcje zostały oznaczone żółtym paskiem. Żółty pasek oznacza też modyfikacje na przelewach dokonane przez użytkownika. Zaimportowane dane można zapisać na listę, dodać do nowej paczki lub do już istniejącej. Import można wykonać również w inny sposób. Na dashboardzie płatności mamy opcję wyboru szablonów importu. Po zaznaczeniu odpowiedniego szablonu wyświetli się okno. Dalsze czynności są identyczne. Przy tworzeniu paczki zaznaczamy interesujące nas ustawienia. Opis jest obowiązkowy. Możemy uniemożliwić późniejszą edycję paczki lub ją ukryć przed innymi użytkownikami. Tworzenie takiej paczki trzeba zautoryzować. Po przejściu do sekcji Obsługa zleceń możemy zobaczyć tę paczkę, otworzyć ją, sprawdzić zawartość. Twórca paczki widzi jej zawartość, nawet gdy została ona ukryta dla innych użytkowników.